Tym żniwnym akcentem właśnie zaczynamy ten odcinek. Dzień dobry, z Kolonii. Dzisiaj ze mną Mike Ryfle. Tak. No, Indianin musiał wrócić. No, Mike Ray tam chyba kałkówkę pisze, ale nie wiem. Dobrze. Brzmi interesująco, mordeczko, tak? No i co powiesz ciekawego, Iacho? No to możesz iść zawsze na single. No widzisz, rozumiesz. Właśnie kurczę, nie wiem jak to zrobić. Czy ten rzepak na sprzedaż capnąć, czy do świn lepiej zostawić dla tego. A na sprzedaż swoje zostawić. Nie wiem. Rzepak jest za 2600 teraz, no to w sumie można by tam jakąś przyczepę capnąć na skup. Jakieś tam 5 ton można by sprzedać. No mam 80 tysięcy na koncie? No bo robiłem kontrakciki, tak? Na nałożenie. I no oczywiście wykorzystuję bóg tutaj na kolonii. To tak tylko pewnie u mnie jest. Bo mam rolnictwo precyzyjne, mordeczko. Jak przez F11 zdaje się nawóz, to czai, że mi zwraca koszty normalnie tylko. A czemu ty wydajesz nawóz po F11? No bo nie mój. A z jakiej racji ja mam sobie płacić za nawóz, no nie moim sprzętem? No jakbym jeździł moim sprzętem, to okej, to bym brał mój nawóz. No sąsiad daje sprzęt, to chyba nawóz też powinien dać, nie? Teoretycznie. No, Lajwowski sobie tam drutuje, jak on to mówił, drutuje sobie przyjacielską wieś V3. No, a ja sobie koszę rzepak. I powiem ci, elegancko ten tego idzie. Podoba mi się ten case. Fajny jest. No, w poprzednim odcinku było... co? Się w kukurydzy był. Z Michaelem. To wtedy mega zaspany byłem, pamiętam, bo to 8 rano nagrywaliśmy. A teraz 10:19 i gitara. Poniedziałek oczywiście. Ej, faktycznie tydzień temu w poniedziałek nagrywaliśmy. No to też był poniedziałek przed lekcjami. Witam serdecznie. Witam Lejwowski. Jak tam drutowanie ci idzie? Dobrze. Ale że Michael wyszedł z serwerka? Ja muszę jeszcze raz wejść. Bo mam coś bugowane. No ale zweryfikowałeś się, mordeczka? Tak, czekam tylko. O, i teraz... O, teraz jest Michael serwer weryfikacja. Tak, bo wcześniej mi nic nie pokazywało po prawej stronie. No widzisz? Myślę, że miałem pusto, nie? Dobrze. A teraz to widzę. Zbigniew operator. Ewo Spieko. Filip Artystę. No. A rozumiesz, Michael? Ale że z tego rzepaku będzie wielkie gówno? Więc chyba raczej do świniów go rzucę? To będzie najszybsze rozwiązanie. Najbardziej opłacalne. Tricicale za 2240. A nie mam tricicalów. No słoma za 160, także elegancko ten tego. Także pszenicę walimy na słomę. No, także odcinek z Kolonii jest nagrywany bardzo mocno. Będzie wrzucony najprawdopodobniej jutro.
bo mam sobie taką dziurę. Znaczy no. Mógłbym wrzucić timelapse'a znowu, ale po co? Wolę sobie kolonii ren wrzucić. No ten timelapse'a jest na Włosi, no i gitara. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić, Michael. Żeby do końca tego... O! Dobrze na zmutowanego bota, bo... Księcinu daje 2 złote leci. Daj mi okurzno, gdzie nie razu. Nie no, podobał mi się ten case elegancki. Najgrzeje go chyba najwięcej ilości serii będę wykorzystywał. Tylko nie mam w sumie gdzie jeszcze go wykorzystać. Ale spokojnie, to się da. O taki... Dobra, że ja mam bota ściszonego, także łatwo. Nie słyszę tego. Ale że Michael nie chce powiedzieć historii życia? To historia życia cięta, a zaczyna się tak od chłopaka zeta, który chce pojedzieć świat. Dobrze, co dalej? No, w tym sezonie musi być przystawka do kukurydzy, trzeba się do tego casę. Będziemy kukurydza kosić. Kukurydza? Może Michael będzie kosił abedora, nie wiem. Obojętnie. Worka po kukurydzy szóstką? No, brzmi ciekawie. Brzmi jak plan. Nie no, ta gleba to mnie wykończy na tej mapie. Za dużo to ja tego rzepaku tutaj nie będę miał. Jak będzie zbiornik, będzie. Jak jest 7-8 ton, będzie dla świn. Więcej nie będzie. A ja w tym sezonie nic akurat nie sprzedaję, bo wszystko dla świn walę, żeby miały poczucie bezpieczeństwa i dobrobytu u mnie. Bo za niedługo na rzeźnie pojadą. Na razie mam 14 sztuków. Także nie za dużo. 15, o! Nawet się okociła. Znaczy no. Oświniła. Czy jak to powiedzieć? No chyba oświniła tak trochę nie bardzo, co? Michael. No bo kot się okocił. Krowa się ocieliła, a byk... A nie, dobra, byk nie. Na świnia co, oświniła się? No to świnia się oświniła, no. No i trochę, no, rozumita. A wiesz, Michael, że w tym chlebie mogę 100 świn trzymać? Tak. No, a tego w ogóle nie widać. Także jak będzie 100, to będzie pierwsza sprzedaż świniów. Czyli za jakieś dobre 10 odcinków. A świnia co 10 godzin, czyli potrzebuje jeszcze... No, a świnia się szybko mnoży. Śmitek TVP historia. Nie wiem, co ty tam, majster, ci brałeś, ale chyba dobrze kopię, co? Nie, no alfabeta ze Schmidtkiem to 4 części obejrzałem. Nie wiem, czy Michael je oglądał, czy nie. Dobra. Ej, co jest kurwa?
Albo tak mi się SAP wyrobił, że już nie wyrabia. O, teraz lepiej chodzi, bo tak tempo chodził na początku. Chodził jak Zbysiu na weselu. Po oranżadzie. Szkoda, jak to spóźno chodzi. No Zbychu tak samo po oranżadzie chodził. Mówi, że go nosi. A, po pikolo. Powiedziałem oranżada, ale dobra, może być i pikolo. Oranżada Helena oczywiście. Jak ja was kurde Dobrze. Jak ja się wami brzydzę, jakoś tak leciał. I zaśpiewaj, coś tam są. No, Michael, co powiesz ciekawego jeszcze w tym odcinku? Okej? O tak, mi się to znaczy. Okay. No i teraz powiedziałeś, no, rozumiesz, powinno być tekst. Rozumiesz. Nie rozumiesz. To nie, no. To dym od ciebie pies na kasę. PK 6,5, czyli jeszcze dwa zbiory mogę tutaj zrobić. I potem będzie trzeba wapnować. Tutaj w ogóle 8,0 PH. To jest w ogóle hit. Na środku pola 8,0. Coś tu przewapnowo. Ciekawe kto to był. Nie uwierzycie, ale to byłem ja. Dobrze, 12 minut już jest, tak? Świnie będą wcinać ten rzepakasiem, uszy się będą trzęsły. Bez GMO. Tylko tona saletry poszła na hektar. No także nie za dużo. Szkoda, że w farmingu nie pada deszcz częściej. Bo tak robisz i tego deszczu nie ma. No na sezonie to jest ogólnie akurat inaczej, ale tak na zwykłym farmingu to deszczu ciężko spotkać. Dobra, rozumiem. A jest ten pisowski przebój. No i dobra, serio zebrałem tylko. No, rozumiesz, 8 ton. To nawet nie opłaca się tego sprzedawać. Lepiej do świni wsypać. Urwę, ale urwał. Ale urwu. Rurę od case'a urwałem. Ale że lajk roski poszedł już? Dobrze. Także 1 kwietnia nowa seria będzie na kanale. I to nie jest troll, Michael. Co? Bo co, był 1 kwietnia? A kto mi zabroni? No. Także będzie miła pamiątka z tej serii. Jak się zacznie 1 kwietnia. Znaczy ja sobie nagram wcześniej, postaram się, a premiera będzie 1 kwietnia. Skończysz, to odpowiadam na tym. Mówisz?
Dobrze. A czy to będzie seria SP czy MP, to wam nie powiem. Bo tego nawet najstarsi Rzymianie nie wiedzą. No, także elegancko ten tego. No, suma leci, leci. Także gitara się ma. A pszenicy będzie od su... dużo. Na pszenicy mam dwa pola, tylko to. Luźna guma. Jeszcze nie wiem, jak to kosić. Chyba na wstecznym będę rypał. A później się zobaczy ten pisowski przebój. Tak chyba będzie najwygodniej. Bo nie chcę ci poprzeciążkę tam robić. Chociaż może zrobię na siczkę. Ale co, czy Michael chcesz gadać? A dobra. Już wiem. Dobrze, Michael, powiedz, jak tam się mija życie? A nic. Wybiera sobie tak. Znaczy się. Dobrze. A szpak na wiśnie odleciał. Dobra, trzeba pograć dzisiaj jeszcze. Z Michaelem coś. W ETS-a? Dobrze. Brzmi jak plan. Nie, no ty pszenica aż tak dużo nie daje. No. Bo tu jest słaba gleba. Jakby była lepsza, to by było dużo lepiej. Bo tu jest ten cały ił plasty. Dobrze, że nie piasek, bo na piasku to już w ogóle tragedia by była. Także no nie jest najgorzej, no. Mogło być lepiej. Dobra, suma włączona, także można kosić. Przemysław Babiarz. Chłop ma w ogóle najlepsze nazwisko na świecie, nie? Dobrze. Elegancko idzie koszenie tej perżenicy. No, a przez szy się pisze, czy przez ży? Przez RZ. Dobrze. Chciałem, że Michael jest głupi, ale jednak nie. Ciekawe, jakby Zbychu pszenica napisał. To mnie też ciekawi, nie? To mnie przez RZ by napisał. Jak on mówi, weszłem na lekcję, no to co? A Michael, powtórz. No weszłem. Co zrobiłeś? Chłopca po 10 razie dopiero zatrybił. O, Zbychu, weszłem na lekcję, mówi. A pani od razu mówi, moją obecność sprawdzała. Tak było. To jest z życia wzięte, nie kłamię. To było dosłownie godzinę temu? Półtorej? Nie, półtorej nie, to za długo. Ale godzinę temu to mogło być. No, Zbychu to jest w ogóle cały Zbychu, nie? To jest agent Gwiazdy X. Dobra, elegancko. Podoba mi się to, Michael, jak to ładnie idzie. Lobotka idzie jak ta lama.
Tylko trochę boli mnie ten plomb. Jest taki fest dobry. No człowieku, jakby tu było 125%, to bym miał już dawno ponad zbiornik na tym polu. A tak se ściąłem całe pole i no. I rozumiesz. I mam tylko 60% zbiorniku. A o, tu zaraz jedziemy na ił. Jak to Oskar już zawsze mi zwraca uwagę, że mówię ił. No bo pisze ił, no tak mam mówić. Glina. No, także ił, wjeżdżamy na ił. I od razu procenciki zaczęły szybciej lecieć. No, także elegancko pewnego. No i 80% buciki się zapaliły. Tak można żyć w tym Land Roverze. No i robotka idzie. A w kolejnym odcinku z Kolonii hashtag 23 chyba. Jeśli będzie Minecraft, to Minecraft będzie kukurydzę kosił. Jak nie będzie, no to nie będzie. No. Rozumiesz. Dobra, ale widzę, że tutaj na moim polu będzie akurat zbiornik. Także elegancko ten tego. Podoba mi się w ogóle ta 67 moje pole, bo ona tu mi tak bardzo pasuje, że zawsze wolę sobie pierwszy jest kosić i wtedy ma taki fajny przejazd na pole. No, 8 ton i 3 kilo dało rzepaku. Mogło być lepiej. Ale nie wymagajmy od tej gleby, tak? Za dużo. O, i właśnie, nie wiem, czy jak będzie nowa seria, czy będzie ten mod na precyzyjne rolnictwo, bo nie wiem. To się wszystko musimy dogadać. Szczegóły. Czy bez niego zagrać, czy z nim? Nie wiem, jeden pies. No i dobra, trzeba to fajsera. Kurczaku. Ale by drzwi urwał. Coś tak... TD tak coś tak uło mnie chodzi, a trochę lepiej chodzi. Nie, takie mam jakieś dziwne wrażenie, że te... Że ten D tak jakoś pół, tak na pół łapie. O i ono... Zajebiście, że ten klawisz w ogóle mi odbija, nie? Mi się zdaje, że tyle klikania na tym SAT jest, że ten, że aż się wyrobiły te klawisze już. Bo ja w zasadzie to ja innych nie używam klawiszy, tylko SATa praktycznie używam. Dla mnie praktycznie inne klawisze nie istnieją. No i często VB też klikam. No i ja X jeszcze. A X-a do czego? Rozkładają na czym? Dobrze. A w Minecraftie to właśnie Ctrl i Shift. I X machu. Znaczy co? X machu. A. Dobrze. Podoba mi się twoje podejście do życia. Jest takie innowacyjne. Takie nie za głupie, nie za mądre. Takie idealne. No, rozumiesz. Że 2 to 2, a nie 3. 15, 16, 34. Dobrze. Myślę, że wezmę to pod uwagę przy wystawianiu osób. No i dobrze. Trzeba się rozwijać na tej kolonii Rainbow. Bo nie można stać w miejscu, Michael, pamiętaj. Bo kto stoi w miejscu, ten się cofa.
No, kombajn zmieniony, bizona już nie ma, to mi się podoba. No, także elegancki ten tego. Chyba się header trochę popsuł, bo mi ten pomad miga 9-10. Coś tam na pewno się popsuł, ale ile to ja tam nie wiem. Nie znam chłopa tak długo. No, naprawiłem go i od razu jedzie 10 na godzinę, tak? 160 zł za niego wydałem, żeby go naprawić. O, i często klawisza numer E też używam. O, dobra, czy to już było tyle? Stop się. Michael to ma często zrobił. Częściej ode mnie. Rozumita. Dobra, zawieziem to po tą przyczepę pszenicy i kończę odcinek. Bo trzeba iść zjeść coś. Kiedy będzie gitara, ja wam mówię. No i ja to się później zrobi. Może nawet i wieczorem. No także elegancko. 1107 godzin w farmingu. Także elegancko ten tego. Podoba mi się to. 3 godziny się nabijają. Godziny trzeba nabijać. Trzeba iść do przodu z tą kolonią. Kupywać nowe pola. Ale zanim nowe pola, to pierw musi być nowy siewnik. Bo ten czwórko trochę średnio się już jeździ. Ale się da. Także nowy siewnik też by się przydał już. Za sezon może dwa się kupi. Ale że kundusze na to pozwolą. No to jadę na dół pewnie i będzie pełna, nie będzie pełna, ale będzie pełna wszczepa. Tu mi dwa przejazdy chyba zostaną na tym polu, jo. Ten ostatni to chyba nawet będę na świeczkę walił, jeśli będzie taki mały, wąski paseczek. Jeśli będzie. A jak nie będzie, no to nie, no logicznie nie. Że elegancko. Raz zawijamy rurę, wystawiamy i spierdzielamy z tego pola. Ściekom moje zostaje, bo później to do kosza. No, dwa przejazdy. Także jest wszystko gitara. No, czyli 6-12. Czyli siewnikiem będę na dwa przejazdy. Ten kawałek. Będę miał pole na dwa razy siewnikiem i Essa. Będzie zasiany, także luz. Że to będzie chyba moje jedno z najlepszych pól do siania. Tak mi się to zdaje. No bo dwa przejazdy i będzie zasiane, nie? Dobra, widzę, że pewny zbiornik. Trzeba trochę tą słomę rozciągnąć. Palimy tego szatana i jedziemy pod rurę. Potem to wysypać i na silos. I na gospodarstwie się pożegnamy.
szczepy dawno nie używałem. A ona jest fajna. Dlatego używamy tylko, żeby z pól zbierać, tak? Do silosa. No bo jak na skup jadę, no to jej nie używam. A także ten tego, 12 ton jedziemy wysypać. Przejedziemy się asfaltem, chociaż troszeczkę, żeby koła posłuchać. I będzie wszystko dobrze. Od tego delikatnie kliknij skręca. Czy ten detek różnie też łapie, widzę. Gdzie ciekawe zjawisko, ciekawe. Dobrze. Po co? Się flexować płaskim brzuchem na plaży, czy na jeziorze. Na jeziorze. Na stawie? Na lewie, o. No, blisko zale. A ty zarabiasz na wylew. Coś mi się tak zdaje. Ale nie wiem, czy dobrze słyszałem. No i elegancko ten tego. 12 tonów jest wsypane, także na razie trzymajcie się. 6. 8. 15. 9. 23.